więcej postudiować na temat neutralności. Colette, wróciłem! Jestem w kuchni, Curtis. Jak ci minął dzień? O, to był długi dzień, ale dobrze być w domu. Pachnie niesamowicie. Za chwilę będzie gotowe, ale mam niespodziankę. Dostałam w pracy bilety na mecz w ten weekend. Dla nas wszystkich to będzie... Zapowiadała się dobra zabawa. To był sport, który lubiliśmy oglądać. Colette i ja od lat nie byliśmy na takiej imprezie, a dzieci chyba jeszcze nigdy. Super, dziękuję. Wyczekiwaliśmy wyjścia całą rodziną. Tato, ale co zrobimy podczas hymnu? Szczerze mówiąc, nie byłem pewien. Panie i panowie, prosimy powstać do odśpiewania hymnu. Trochę szacunku. Wstawaj. Tato, ja też mam pytanie. Czy w mojej nowej szkole śpiewa się hymn państwowy? No racja. Spotkanie z nauczycielami ma być w przyszłym tygodniu i nie wiedzieliśmy, jakie tam są zwyczaje. Uwaga! Skoro już wszyscy są, powstańmy, żeby zaśpiewać hymn państwowy. Elizabeth, wszystko w porządku? Co myślisz, kochanie? Jutro mamy wieczór rodzinnego wielbienia. Może więc wszyscy wyszukamy materiały na temat chrześcijańskiej neutralności podczas takich wydarzeń. To dobry pomysł. Zgadzam się. Myślę, że będzie super. Każdy z nas poszuka informacji. Poprosiłem Daniela o wyszukanie zasad odnoszących się do neutralności. Colette i Elizabeth miały znaleźć przykłady osób, które dochowały lojalności pomimo nacisków. A moim zadaniem było zadzwonić do nowej szkoły Elizabeth i dowiedzieć się, czy oddają honory fladze albo śpiewają hymn. Halo? Witam, pan Johnson. To mówi Curtis, ojciec Elizabeth. Omawialiśmy ten temat, kiedy dzieci były mniejsze, ale potrzebowaliśmy przypomnień, bo pojawiły się nowe trudności. Dzieciaki znalazły świetne materiały. Miał tu zastosowanie szereg zasad biblijnych. Ale to, co Jezus powiedział w Mateusza 4:10, było kluczowe. To Jehowę swojego Boga masz czcić i tylko dla Niego masz pełnić świętą służbę. Jeśli bierzemy udział w ceremonii patriotycznej, to oddajemy cześć czemuś lub komuś innemu niż Jehowa Bóg. Ale skąd możemy wiedzieć, jak się zachować? Elizabeth znalazła bardzo dobre przykłady do naśladowania. Relacja o Szadrachu, Meszachu i Abednego należy do naszych ulubionych. Kiedy król Nabuchodonozor rozkazał, by oddali cześć złotemu posągowi, odważnie stali, podczas gdy wszyscy się pokłonili. Byli zdecydowani wielbić wyłącznie Jehowę, a On ich wyratował z pieca. Mamy też współczesne przykłady takiej odwagi, jaką okazali ci trzej Hebrajczycy. Niektóre dzieci musiały podczas wojny, gdy patriotyczne nastroje się nasiliły, odpierać naciski władz, które usiłowały je zmusić do udziału w ceremoniach patriotycznych. I pomimo odniesionych zwycięstw prawnych, w niektórych krajach młodzi nadal są wystawiani na próbę. Okazało się, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi, jak się zachować. Bywają rozmaite sytuacje, bo w różnych miejscach swoje poparcie lub udział okazuje się w odmienny sposób. Ale w każdej sytuacji chrześcijanie w jakiś sposób pokazują, że są pełnymi szacunku obserwatorami, a nie uczestnikami. Byliśmy zadowoleni, bo ustaliliśmy, co zrobimy, żeby okazać szacunek, ale jednocześnie zachować neutralność i dowieść, że nasza rodzina oddaje cześć wyłącznie Jehowie. Ponieważ próby neutralności różnią się w zależności od tego, gdzie mieszkamy, możemy wziąć przykład z tej rodziny. Podczas wieczoru wielbienia w gronie rodziny lub na studium osobistym przeanalizujmy, jak unikać nieumyślnego